Dzień dobry, Maria Sikorska. Dziś będziemy rozmawiać o wzroście cen żywności nie tylko w Polsce. W studiu witam Jakuba Czugała, analityka sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Ceny żywności w Polsce szybują, ale podobnie dzieje się w innych krajach Unii Europejskiej, Europy. Proszę powiedzieć, czy inne kraje także mierzą się z inflacją cen żywności? Także mierzą się z inflacją cen żywności, to prawda, chociaż trzeba przyznać, że w większości państw Unii ta inflacja jest niższa niż w Polsce. Ogółem patrząc na inflację już nie tylko cen żywności, to ona w Polsce według zharmonizowanego wskaźnika inflacji, który jest raportowany przez Eurostat, wynosiła w Polsce 8%, a w Unii Europejskiej to było 5,3%, więc widzimy, że jest różnica i ona jest faktycznie również widoczna na poziomie cen żywności, gdzie w Polsce przeciętny wzrost cen żywności rok do roku w grudniu to było 8,4%, a w Unii Europejskiej był prawie dwa razy niższy, wynosił 4,3%. Więc tutaj widzimy faktycznie różnicę. Ceny żywności są jednym z czynników, które faktycznie wpływają dość znacząco na obecną inflację i w Polsce, i w Europie. Nie tak silnie jak ceny energii i paliw, natomiast również one mają duże znaczenie, no bo są tym najważniejszym komponentem w budżetach polskich i nie tylko polskich gospodarstw domowych. W których krajach europejskich najbardziej wzrosły ceny żywności, a w których najmniej? Jak wygląda sytuacja na naszych najważniejszych rynkach eksportowych? Widzimy, że najbardziej ceny żywności, ale ogółem również inflacja, najwyższa jest w tej chwili w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Więc no tutaj Polska się wpisuje pewnie trochę w szerszy regionalny kontekst, ponieważ wyższą inflację mają Litwa, Estonia, bardzo podobny poziom inflacji, czy to właśnie na poziomie cen żywności, czy na płaszczyźnie już cen ogółem, mają również Węgry, Rumunia, Bułgaria, Chorwacja, więc widać jest, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej mają w tej chwili wyższą inflację niż przeciętnie jest w Unii Europejskiej. To zazwyczaj będzie inflacja rzędu 7%, 7-8%. No najwyższa jest na Litwie, gdzie faktycznie jest już dwucyfrowa. W państwach Europy Zachodniej, czyli w tych naszych właśnie głównych kierunkach eksportowych, tak, Niemcy, Holandia, Francja, również Wielka Brytania, ta inflacja jest niższa. Trochę wyjątkiem na tę skalę zachodnioeuropejską są Niemcy, gdzie ona wynosi 6%, prawie 6%. Niższa jest inflacja w innych państwach Europy Zachodniej, we Francji, Holandii, również Wielkiej Brytanii. Tam ona wynosi około od 2 do 4%, więc tam ona nie jest tak szybka jak w Niemczech i też również w naszym regionie. Spośród produktów spożywczych, w których w Polsce najwyższe wzrosty odnotowały takie kategorie produktowe, tu sobie wypisałam, jak mięso drobiowe, oleje roślinne, pieczywo i inne produkty zbożowe czy cukier. Na ile to pokrywa się z tym, co obserwujemy w Europie? Pokrywa się w całkiem sporym stopniu, chociaż widać jest, że ta dynamika wzrostów w Polsce jest wyższa niż przeciętnie w Unii Europejskiej. Szczególnie to widać w przypadku drobiu, gdzie w Polsce właściwie na koniec roku te ceny drobiu były o 20-30% wyższe niż przed rokiem, w Unii Europejskiej to było 6%, ale już na przykład, kiedy spojrzymy na oleje roślinne, no to tam kwestia bardzo wysokich wzrostów cen roślin oleistych prowadziła do tego, że na skalę europejską był wzrost około 20%, w Polsce było około 5 punktów procentowych wyższe. Również są faktycznie wysokie wzrosty cen cukru z podobnych analogicznych względów jak w przypadku roślin oleistych, chociaż tutaj również w Polsce to są wzrosty rzędu 20%, a na skalę europejską bardziej około 10% rok do roku. Jest również podobieństwo w tym, że takim grupą produktową, która utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie, co jest w tej chwili rzadkością, jest mięso wieprzowe. Ono w tej chwili w Polsce jest około 2-3% wyższe. Są ceny mięsa wieprzowego przeciętnie niż były na koniec 2020 roku. W skali unijnej to jest różnica plus 1%, więc jak widzimy tutaj również nie tylko te kategorie, które najbardziej rosną, zachowują się podobnie, ale również te, które są na tym drugim końcu. Chociaż nie spadają, bo faktycznie właściwie nie spadają w tej chwili żadne kategorie produktowe z produktów spożywczych. I ostatnie, kluczowe pytanie. Czy te wzrosty cen będą się utrzymywać przez cały 2022 rok? Zobaczymy, czy przez cały. Wydaje się, że przez pierwszą połowę jest to
właściwie nieuniknione, bo to, co było widać dość ewidentnie w tych ostatnich miesiącach 2021 roku, no to było to, że ta inflacja, no trochę się, ona właściwie nie hamowała, ona tylko rosła z miesiąca na miesiąc i w Polsce, i w państwach Unii Europejskiej. To właściwie ten trend tego, że ta inflacja była coraz wyższa co miesiąc, no on był właściwie powszechny dla całej Europy. I to oznacza, że wydaje się, że zanim ona wyhamuje, no to jeszcze trochę czasu musi upłynąć, tym bardziej, że od nowego roku będą wyższe ceny energii, to dla przedsiębiorstw to będzie miało również wpływ na ceny żywności. Być może będzie też tak, że transmisja cen ze względu na wzrost kosztów, który jest związany właśnie ze wzrostem cen energii, ale również ze wzrostem cen surowców rolnych, który był bardzo dynamiczny w drugiej połowie ubiegłego roku, no to również zajmuje trochę czasu, parę miesięcy, więc pewnie jeszcze nie wszystkie z tych wzrostów zostały przełożone ostatecznie na ceny, które widzimy na sklepowych półkach. Więc należy się spodziewać jeszcze przez przynajmniej pół roku, a pewnie również w perspektywie całego roku, no, wzrostu cen, dalszego wzrostu cen żywności. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, że Państwo byliście z nami. Do zobaczenia.